Siemanko, lecimy luzem do Poznania. Dzień dobry. Kostrzyn, Poznań, Górczyn. Nie wiedziałem, gdzie tą kamerę ustawić. Kamerę? Nie wiedziałem, gdzie telefon postawić. Uznałem, że w tamtym miejscu będzie w miarę dobrze. Jak będzie niedobrze, to... To co? To wiem, nie da się oglądać. No nie wiem, gdzie na tym lewagu postawić, kurde. I tak... Szczęście, bo co, jedziemy krótkim nosem. Tak ja to nazywam. Ta widoczność się zupełnie lepsza. Ja mam nadzieję, że mnie słychać w miarę. A dzisiaj nic nie będę gadał, bo mi się... Nie wiem, czy chcę, nie chcę. Ale o czym ja to będę gadał. Linia numer 3. Lokomotywa 6DG. Rozkładowa 9 dyszek, także całkiem przyjemnie. Maksymalna prędkość dla tej lokomotywy.
150-222 przebieg i bez wjazdu. Trzeńsko City, posterunek pod Kowalicą. Pewnie coś tam z Rzepina wylatuje. Mamy wjazd
140 to chyba mnie nie dotyczy. Będzie 80, tutaj 30, no dobrze, dobre. Kurczę, no, szkodzony rozjazd cyklowy, o! Wykolejenie. Jedyne chcę mi to zmienić. Przesiadka odjazd, następna stacja Kostrzyn. Mikole, pozdrawiamy!
Thank you.
widzieli.
czekaj.
zajebiście. Czemu się nie ładuje? Elegancko, bardzo mnie cieszy ta wiadomość. Bardzo się cieszy.
Nie piskaj, nie piskaj, ciągu. Świebodzin mamy, i Świebodzin. Tak, ten Świebodzin. Tak, z tym Jezusem, z tym posągiem Jezusa, tak, ten sam. Po mojej prawej. Wy nie widzicie. I nie będziecie widzieli. Dzień dobry. Spać mi się chce, kurczę, nie wiem, pogoda piękna, człowieka nuży. O, tu jakby z drogową złoty 60 leciał, to by się nie nudził, tam to trzeba mieć, kurwę. Co? Jest skupiony. Chociaż nie wiem, czy przy tej prędkości tylko i wyłącznie skupienie pomoże. Pierdolę, nie chciałbym tak jeździć. Za przeproszeniem. Wiadomo. Są maszyniści, co uwielbiają te prędkości. Ja Dragonem też złoty 20 pojadę i póki co wystarczy. Dragonem, Draxem. W zupełności mi to wystarczy. O, czy tak jak teraz rekreacyjnie, 9 dyszek, lewagiem. Na spokojnie przy niedzieli. Kto lubi?
Niektórzy lubią manewry. Ja nienawidzę. Kiedyś, jak mi się jazda po szlakach, nie wiem, może znudzi, chociaż nie wiem, no lubię swoją robotę, ale różnie to bywa, nie można niczego w życiu zakładać. Jak mi może życie zmusi, że będę musiał pracować za manewrę. Ale co? Jest jak jest. Szczaniec za chwilkę. Co, mamy nowy rok? Już od kilku dni ciekawe, co przyniesie ten nowy rok. Mam nadzieję, że dużo zmian. Pod każdym możliwym względem. Co tu za zwolnienie? Co tu? Złoty 40. Ja to dziękuję, nie skorzystam. Siema, ziomu, siema. Taką wichurę zrobił, że aż mi się wycieraczki ruszają. Ry, robotę, ry. Ruszać się. CTL.
ciągła tułaczka ludu. I postanowiłem, że pod choinkę sobie kupię takowe i kupiłem. Uzbierałem i kupiłem. Nie czekałem do świąt, do Nowego Roku, do Sylwestra, żeby mieć takowe. Nie, u mnie tak to nie działa. Staram się realizować w miarę możliwości jakieś tam swoje potrzeby, czy też plany. Wiadomo, niektóre szybciej można zrealizować, na niektóre potrzeba czasu. Ale da się, ale można. Ale kolejnym moim, naszym rodzinnym przedsięwzięciem, planem jest zmiana miejsca zamieszkania. Wprowadzam się na wieś. Bardzo się cieszę z tego faktu. Nie mogę się doczekać. W związku z tym ja całe życie na wsi chowany. Jak to się mówi, ciągnie przysłowiowego wilka do lasu. Wieś to jest wieś. Jest zajebiście na wsi. Jesteś taki wolny, robisz co chcesz, nic cię nie ogranicza.
kiedyś leciałem tędy berką i miałem to kiedy dwie służby pod rząd. Jednego dnia pamiętam, jechałem, było pięknie tak jak teraz. Słoneczko, chociaż nie wiem, czy to... A może to i był jakiś chyba wschód słońca. W każdym razie widoczność była. Natomiast dnia następnego była tak potworna mgła, że tu nic nie było widać. Zero łąk. Nic. Jest to gdzieś u mnie na kanale. Jako ciekawostkę możecie sobie zobaczyć. Ja to też rzuciłem jako ciekawostkę, że jednego dnia jest tak, drugiego tak. Rodzinny strony mechatronika. Pozdrawiam cię mordo serdecznie. Podane i sprytne szynkobusy. Ma dopiero ksywę Nurek. Ciekawa lokomotywka. Znaczy ciekawa. Z wyglądu taka. Nurek. Nurek, to był chyba słysznek.
Krzysiek. Też panią to. Szteria. Dziękuję. Cześć. Tak, do domu. Jadę do Karoliny na obiad. No to ja mam buza. Nie, żartuję, Krzysiu. Nie, do żadnego domu nie jadę, no co ty. Nie mam pojęcia, kurwa, zobaczymy co tam mogą do wypuści, wiesz. A Krzysiu, gdzie ty rządzisz? A ty jesteś tam gdzie ten na Kuchcinie? Aha, zobaczę, może tam będę. Przyjdę, słówko jakieś się zamieni, pogadamy. Dobrze. Trzyma się. No zobaczymy, jak się trzyma. Się nudzi iluzem leci. Znaczy mi się nie nudzi, ja muszę. Siema ziomule.
palenica.
Targo.
orędzie, orędzie. Takie piękne kurniki. A dzień dobry, słucham uprzejmie dyżurny. Teraz będzie wjazd i wyjazd i od Palędzia do Kruczyna Polany. Fajno, dziękuję za informację. Fajno, dziękuję. Ratamy. Dojedziemy, mam nadzieję, że szczęśliwie. Mam nadzieję, że pamięci mi starczy. Tak się zastanawiam. Thank you.